teraz podobna procedura do poprzedniej. Tutaj coś, co zaskoczyło nawet mechanika. Czystość gniazda po tej procedurze pukania nowym olejem wraz z pukanką. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie weteran kanału R2D, prezentowany samochód BMW E60, rok produkcji 2006, silnik 2.0 diesel z DPF-em, przebieg ogólny 307 tysięcy km, 14 etap obserwacji dla tego samochodu. Cel główny odcinka nieco inny niż w standardzie, sprawdzimy w jakim stopniu zmieniają się parametry oleju po kilkunastu kilometrach od lania do silnika. Dodatkowo ustalimy w jakim stopniu pukanie silnika, nie tylko pukanką, ale również dodatkową porcją świeżego oleju, przekłada się na parametry oleju, które zostaje później wlane do silnika. Ci z Was, którzy są dłużej na kanale R2D, zapewne poznajecie ten samochód. Był obecny wiele razy na kanale. Jest to samochód, którym osobiście jeździłem przez ponad 15 lat. Dla zainteresowanych szczegółowo poszczególne etapy badań zostały opisane w odcinkach numer 2, 4, 5, 100, 161 oraz 243. Sporo serwisów, sporo dociekań, polecam. W dzisiejszym odcinku analizie poddamy 4 próbki oleju przepracowanego, z zaznaczeniem, że będzie to nieduży stopień przepracowania, plus 2 próbki oleju świeżego. I już na początku króciutko, jaka była chronologia. Do silnika w tym etapie trafił olej Coma Syner Z5W30. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję firmie Coma za udostępnienie oleju do testów. Zatem zaczynamy. Podstawiamy się pod warsztat. Jaki dzień, jaka godzina i z jakim przebiegiem, to widzicie teraz na desce rozdzielczej. Kryterium wyboru warsztatu była lokalizacja. Jest to jeden z bliższych warsztatów, do którego mogłem podjechać. Sprawdziłem opinię na Google'ach, było ok. Nie byłem w tym warsztacie nigdy wcześniej. Zależało mi również na tym, aby był to mały warsztat, który będzie otwarty na zaproponowaną procedurę wymiany oleju, przedmuchę starego oleju, dwuetapowa wymiana oleju plus przegląd filtra. W tym miejscu dziękuję mechanikowi za jego otwartość i podejście do tej niestandardowej, jak sam to ujął, wymiany oleju. Na początku sprawdzony był korek spustowy, wszystko szczelnie, brak wycieków. Podczas spuszczania starego oleju, Filip, którego możecie kojarzyć z poprzednich odcinków, podsunął bardzo fajny pomysł, aby z gniazda filtra usunąć strzykawką stary olej. Okazało się, że było tego całkiem sporo. Przedmuch starego oleju, chwilę odczekaliśmy i zalewamy nowy olej. W międzyczasie sprawdzenie jeszcze starego filtra oleju. No, widać. Świecą się. Widzi pan tutaj? Nie mogę ręką. Widzę tu. Tu. Widzę. O, teraz to zabłudziłem ja, ale jest, tu jest. No, pojedyncze, no, ale gdzieś coś się zdarza. Jedziemy w trasę w koło komina. Główny cel to pozbierać pozostałość po poprzednim oleju, tak aby w obiegu został wyłącznie olej Coma. Jest to duże ułatwienie przy analizach wyników. Wyszło 12 km, pobieramy próbkę do badań i sprawdzamy, jakie są wyniki. Zapraszam na chwilę do laboratorium. Pomiar próbki oleju z przebiegiem 12 km. Wynik jest następujący. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, w 100 stopniach taką. Wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Żeby mieć punkt odniesienia, to zbadajmy jeszcze próbkę oleju świeżego. Jest to próbka z oznaczeniem 1. Zapraszam do pomiaru. Wynik jest następujący. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, w 100 stopniach taką. Wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Tutaj szybkie porównanie do deklaracji producenta, zgodność umiarkowana. Wracamy do wyniku dla próbki z przebiegiem 12 km, zmiana na poziomie 7% w 40 stopniach oraz 3% w 100 stopniach Celsjusza.
Aplikujemy do samochodu płukankę, Pulse GT Engine Flash, jedno pakowanie, jak i cel wyczyścić solidnie silnik, żeby docelowy olej, który zostanie zalany, nie otrzymał na starcie żadnych zanieczyszczeń. Jeździmy przez 10 km i kolejny pobór próbki. A jeśli kolejna próbka, to przeskok do laboratorium i szybki test lepkościowy. Zobaczmy, jak zmieniają się parametry lepkościowe oleju po dodaniu płukanki. Wynik jest następujący. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, w 100 stopniach taką. Wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. A to oznacza redukcję lepkości o ponad 30% w 40 stopniach Celsjusza oraz o blisko 20% w 100 stopniach Celsjusza. Kierujemy się do warsztatu samochodowego ponownie. Czas był mocno ograniczony, ponieważ byli inni klienci i nie można było jeździć dłużej. I teraz podobna procedura do poprzedniej. Tutaj coś, co zaskoczyło nawet mechanika. Czystość gniazda po tej procedurze płukania nowym olejem wraz z płukanką wygląda obiecująco. Jeśli w silniku jest podobnie, to efekt został osiągnięty. Wlewamy docelowy olej. Pierwszy pobór próbki ma miejsce po 9 km, drugi po 740 km. Dlaczego tak szybko? Odpowiedź jest prosta. Samochód został sprzedany. Pobór po 740 km zrealizowałem w dniu sprzedaży samochodu. Zatem sprawdzimy, jakie parametry oleju przejął kupujący. Zapraszam do badań laboratoryjnych. Na początku próbka oleju świeżego z drugiego opakowania. Wynik jest następujący. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, w 100 stopniach taką. Wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Tutaj jeszcze większy rozjazd niż w pierwszym badaniu. Lepkość w niższej temperaturze jest około 6% niższa od zadeklarowanej. Godność umiarkowana, szczególnie w odniesieniu do wskaźnika lepkości. Przechodzimy do pomiaru próbki oleju po 9 km przebiegu. Zapraszam. Wynik jest następujący. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, w 100 stopniach taką. Wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Płynnie przechodzimy do pomiaru próbki oleju po przebiegu 740 km. Wynik jest następujący. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, w 100 stopniach taką. Wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. I teraz jakie wnioski? Pierwszy wniosek główny, zmiany na zielono około 3%, bardzo dobry wynik. Muszę zaznaczyć w tym miejscu, że wynik pokrywa się z moimi odczuciami w trakcie eksploatacji. Silnik pracował bardzo miękko na tym oleju. Nie wiem, jak wyglądałaby sytuacja po dłuższym przebiegu. Natomiast ten pierwszy, niepełny 1000, oceniam bardzo pozytywnie. Drugi wniosek, próbka oleju z przebiegiem 9 km nie przyjęła pozostałości z poprzedniej wymiany. Przypominam, był w silniku olej z płukanką, zatem procedura wymiany wydaje się być całkiem skuteczna pod tym kątem. Trzeci wniosek, porównując te zmiany lepkości do poprzedniego etapu, niestety nie mamy próbki po takim samym przebiegu. Jest po przebiegu 1345 km, czyli dwukrotnie wyższy. Zmiany dla oleju Koma wypadają korzystniej. Przechodzimy teraz do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Wykonano go w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na bibułę oraz kilka zdjęć zrobionych po wskazanym czasie.
Pierwsza sprawa, na tym teście widać wyraźnie, że to dodatkowe płukanie silnika nowym olejem wraz z płukanką zrobiło robotę, którą ciężko nie zauważyć. Plama z przebiegiem 12 km oraz 9 km różnią się dość mocno. Co więcej, plama po przebiegu 740 km jest jaśniejsza od plamy z przebiegiem 12 km. Ogólnie jak na diesla to wydaje się, że sytuacja wygląda w końcu całkiem dobrze. Teraz druga bibuła, tutaj bardzo duża ciekawostka. Od czego pochodzą te poszarpania na strefie zewnętrznej? Na pewno nie od płukanki, bo próbka z przebiegiem 12 km nie miała tej płukanki w sobie. Tutaj pozostawiam znak zapytania. Olej po przebiegu 740 km wygląda bardzo poprawnie. Jeszcze raz podkreślam, jest to plama oleju z diesla, w którym po blisko 1000 km widać pełne rozwarstwienia, sadza na minimalnym poziomie. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom. Pierwsza sprawa to próbka oleju z płukanką, tutaj widać wyraźnie sygnały od zastosowanej płukanki. Nas natomiast w największym stopniu interesują trzy pozostałe próbki i ich stopień zdegradowania. I tutaj w zasadzie potwierdzają się obserwacje z poprzednich testów. Próbka z przebiegiem 740 km jest w mniejszym stopniu zdegradowana niż próbka po przebiegu 12 km. Dość mocne potwierdzenie, że warto było przepłukać silnik świeżą porcją oleju wraz z płukanką. Oczywiście trudno teraz gdybać, czy sam olej by wystarczył, czy rodzaj płukanki miał tutaj znaczenie itd. To są pytania, na które można odpowiedzieć jedynie testując różne kombinacje i obserwując różnice. Prezentuję jeszcze wersję tabelaryczną wyników plus wskaźniki końcowe. 93% wygląda bardzo obiecująco, delikatna satysfakcja jest, że po tylu latach dociekań i różnych kombinacji są takie wyniki. Owszem, jest to nieduży przebieg, natomiast obstawiam, że 5000 km jest w zasięgu dla tego samochodu przy eksploatacji zdominowanej przez miasto. Natomiast nowy właściciel otrzymał rekomendację ode mnie, aby eksploatować samochód głównie w trasie. Ten samochód jest stworzony do dalekich podróży. Dziękuję za wspólną przygodę i śledzenie losów tej BM-ki. W sposób szczególny dziękuję Radkowi z Warsztatowych Historii oraz Filipowi z Wrocławia za poświęcony czas i zaangażowanie podczas serwisowania tego samochodu. Nowemu właścicielowi życzę, aby zrobił tym samochodem spokojnie 1 000 000 km. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!